13 grudnia wspominamy błogosławionego Jana Franciszka Marinoni, prezbitera. Franciszek urodził się 25 grudnia 1490 roku w Wenecji w bogatej rodzinie szlacheckiej. Wykształcenie otrzymał na Uniwersytecie w Padwie. Był bardzo zdolnym i pobożnym studentem. Przyjął święcenia kapłańskie, a wkrótce 9 grudnia 1528 roku wstąpił do zakonu ojców Teatynów, którego celem było kształcenie duchownych. Tam przyjął imię Jan. Po 5 latach z polecenia ówczesnego papieża Klemensa VII wraz z założycielem zakonu Kajetanem z Tieny Jan udał się do Neapolu. Tam podjął pracę duszpasterską w bazylice świętego Pawła i był kapelanem sióstr dominikanek. Zasłynął jako wykształcony kaznodzieja, prowadzący bardzo surowy tryb życia, łączący pracę z ubogimi i analfabetami, z modlitwą i pokutą. Nazywany jest wychowawcą świętych teatyńskich, gdyż Jan miał dar współpracy z ludźmi, którzy pragnęli w wyjątkowy sposób służyć Panu Bogu i inspirowania ich do podejmowania potrzebnych wówczas w kościele dzieł. Jan Marinoni zmarł 13 grudnia 1562 roku w czasie epidemii cholery w Neapolu. Beatyfikowany został 11 września 1762 roku. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Jana Franciszka na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,